Witam wszystkich serdecznie. Muszę, właściwie powinienem nagrać kilka słów, których opowiem o tym, co za nami, co przed nami, co dalej. To nagranie nazwałem roboczo w pogoni za marzeniami, gdyż te ostatnie kilka lat to rzeczywiście w moim przypadku taka pogoń za marzeniami. Pojawiła mi się taka możliwość i opcja ogrodu tej wsi. No i ona właściwie to odmieniła zupełnie moje życie. Plany były zupełnie inne. Nagle się okazało, że jest to coś. Okazało się, że rzeczywiście zaangażowałem się bardzo mocno. Po drodze pojawił się tak samo ten kanał, na którym tutaj jesteśmy. I to wszystko miało wyglądać w jakiś sposób. Pomysł był w sumie dość prosty. Remont tego budynku, który na tej posesji znajdował, poszedł w miarę sprawnie i już w tamtym roku, nawet w maju, były duże szanse na to, żebyśmy się mogli zacząć spotykać. No i w związku z tymi planowanymi spotkaniami, gdzie ten główny kanał się bardzo dobrze rozwijał, no realnie można było podejść do tego, że taka działalność szkoleniowo, warsztatowa, wykładowa będzie miała tam miejsce. No niestety życie jak zwykle pisze swój zupełnie odmienny scenariusz. No i pewnych rzeczy nie udało się dokończyć. Do tej pory są niedokończone, ale to jest zupełnie inna historia. Inne rzeczy, które nie były planowane, poszły bardzo sprawnie i w tej chwili wygląda na to, że do tych marzeń niewiele zostało. Jakby do zrealizowania tych marzeń niewiele zostało. Na pewno będzie dużo ładniej, ale jeszcze są pewne takie, powiedziałbym, przeszkody, które są dla mnie osobiście nie do przejścia, dlatego że po prostu na pewnych sprawach się nie znam. Jeśli chodzi o wykończenie, samo podwórko, żeby to było estetycznie i przyjemniejsze, to tak. A jeśli chodzi o sprawy takie typowo budowlane, szczególnie jakieś kleje, nie kleje, to no cóż, Bozia nie dała talentu. Drugim bardzo elementem to, jeśli chodzi tutaj o te nasze podsumowania, to jest kwestia samego kanału. Założenia były proste, w związku z tym, że już troszeczkę w tym internecie funkcjonuje i z Jackiem Sokalem rozwinęliśmy kanał bardzo mocno, głównie dzięki temu, że on był takim gwiazdorem. Ten kanał miał i ma na celu ciągle zajmowanie się praktycznymi rozwiązaniami. Czyli idea jest taka, że dzielimy się wiedzą, tym co jest praktyczne, trochę zakręcone, działalność raczej maleje, a widzowie nie przybywają, być może ten kanał jest zbyt alternatywny dla normalnych, a zbyt normalny dla alternatywnych, nie wiem, no cóż. Może tak ma być, a właściwie tak na pewno ma być. Ja też sobie założyłem, że na tym kanale nie będę mówił o jakichś tam wpłatach, o kontach, zrezygnowałem z reklam. To też akurat jeśli chodzi o samą platformę YouTube'a, nie sprzyja rozwojowi kanałów, które nie zarabiają i nie zastanawiają się na reklamę. Więc może to jest taka wypadkowa tych wszystkich elementów. No zobaczymy. Czas pokaże, co dalej to właściwie zależy bardziej, znaczy nie, właściwie to ode mnie zależy. Bo nie byłem nastawiony na to, że akurat to ma być najważniejsza formuła. Jeśli chodzi o realia, bo mówiliśmy o pewnych marzeniach, które ciągle gdzieś tam są w czasie realizacji, to najbliższe kilka tygodni w moim przypadku będą raczej pracowite, a właściwie na pewno bardzo pracowite, gdyż oprócz tego, co robię na tej wiosce, to jeszcze parę innych spraw mi wyskoczyło, gdzie fizycznie będę się musiał trochę pogimnastykować. No, życie. W związku z tym ten sezon ogórkowy, który się zbliża takimi, powiedziałbym, naprawdę wielkimi krokami, może być trochę uboższy w treść, gdyż po prostu, właściwie to nie mam siły i czasu na to, żeby szukać, nagrywać. Mam taką sporą listę swoich przemyśleń kucykowych i jakieś tam parę pomysłów na inne rzeczy. No może się okaże, że coś z tego wyjdzie.
Tu jeszcze tutaj bardzo chciałbym Gorzkiej Jagodzie podziękować za to, że ma ochotę na dzielenie się swoimi praktycznymi umiejętnościami. Ona troszeczkę jakby w tej chwili ciągnie ten przekaz, który jest na kanale. Myślę, że te 2 miesiące letnie no, nie będą aż tak bardzo ubogie w treści, ale jeśli tak, to z góry przepraszam, po prostu no, roboty trzeba zrobić, a pogoda jest tak fajna, że praktycznie od rana do 22 można coś robić. Ja nie należę do najszybszych, za to do wytrwałych, więc tempo nie jest zbyt mocne, ale za to jako długodystansowiec czasami więcej zrobię w dłuższym okresie czasu, niż jakbym się rzucił ostro do pracy. Dlatego to może być różnie, jeśli chodzi z emisjami i z ilością materiałów, które się pokażą na kanale. Tak jak wspominałem, to może brak jakiegoś takiego sukcesu w postaci rozwoju kanału rekompensowany jest w zupełnie inny sposób. Ja naprawdę jestem przeszczęśliwy, że akurat udało się spotkać tutaj takich ludzi jak właśnie szczególnie Gorzka Jagoda, bo ona też ma ochotę dzielić się z innymi. Też kilku ludzi odezwało się do mnie z ciepłymi słowami, nawet mówiącymi o tym, że to jest całkiem dobra robota. W sposób taki, powiedziałbym, namacalny wręcz pojawili się ludzie, którzy po prostu mi pomagają, co w ogóle jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, gdyż do tej pory to raczej w historii swojej fundacji to raczej ja byłem wolontariuszem, a tu okazało się, że tacy ludzie też się pojawili i no, efekty widać, także to była czy mniejsze, czy większe nakłady. To jest taki bonus i zobowiązanie oraz pokazanie, że jednak warto, więc dla tych, którzy chcieli mnie skreślić, to mówię, no ja jestem uparty jak osioł i będę robił swoje. No cóż, no kasa nie jest najważniejsza, za to właśnie kontakty, możliwości, realizacja, misja, bo to chyba gdzieś tam jako misję mógłbym sobie w tym momencie powiedzieć, że ten kanał właśnie taką formułę spełnia. Ona w głowie cały czas funkcjonuje i jak najbardziej jest do zrealizowania, tylko jak to ktoś powiedział, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. I ja po prostu muszę pokończyć pewne etapy, gdyż nawet jak się buduje i planuje dom, to najpierw ten fundament musi być porządnie wylany, niech on naprawdę stwardnieje i potem można budować. A w tej chwili to akurat jeśli chodzi o to miejsce, gdzie planujemy to takie główne działanie, no to tych frontów robót jest co najmniej kilkanaście i dobrze by było, żeby pomału zmniejszyć tą ilość i zostawić sobie na później takie, które mogą być zrobione, a nie muszą. A to, co jest najważniejsze, czyli samo podwórko, obejście, logistyka, żeby to już było za nami. A takie szanse rzeczywiście są. Także no, nie mogę powiedzieć, że w najbliższych kilkunastu tygodniach będę bardzo aktywny na kanale, ale ta aktywność będzie skierowana w innym kierunku. Jak tylko uda mi się uporać z tymi, powiedziałbym, tematami rozpoczętymi, to będę mógł się skupić na tej działalności, a że kucyk w głowie ma mnóstwo pomysłów i planów, to zaręczam, że jak rzeczywiście ten fundament już będzie zakończony, to i te pomysły pomału zaczną się wyłaniać. Kto wie, być może nawet na ten sezon ogórkowy coś będzie nowego, bo coś tam w czasie, powiedział, medytacji w epoce kamienia łupanego, łupiąc kamienie, coś mi przychodzi do głowy, więc zobaczymy. No, na tym zakończę ten taki swój monolog w ramach, powiedziałbym, wytłumaczenia i pokazania tego, co się dzieje. Ja cały czas gonię te marzenia i ja już to światełko w tunelu dostrzegam, a że lepiej mówić o tym, co jest zrobione, niż opowiadać o swoich planach, dlatego pomału robię swoje uparcie i jeśli byście czasami napisali coś miłego, no to byłoby takie dodatkowe wsparcie, ale też nie musicie.
Bardzo dziękuję tym, którzy jeszcze tutaj ostali się na tym kanale i którzy szukają tych treści. Dziękuję za tym, którzy piszą komentarze, i te pozytywne, i te negatywne, chociaż jest ich akurat tutaj mało. Po prostu myślę, że chyba jednak warto. Nawet dla kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset. A może się okaże za jakiś czas, że nawet dla kilku tysięcy, bo jeszcze w zanadrzu mamy sporo tematów, które jak tylko będziemy już na swoim, będą mogły ujrzeć światło dzienne. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego letniego czasu, ci, którzy wyjeżdżają na wakacje, wakacji. I ja myślę, że jeszcze kilka razy usłyszymy się na tej antenie w tym lipcowo-sierpniowym czasie. Do widzenia.